Jak zwykle jest najważniejsza jedna sprawa. Czy masz przebaczone wszystkie swoje grzechy? Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem, bo nie nosisz ciężaru grzechów swoich? Czy odpowiedzią na zło dlatego jest dobro? Grzesznik zawsze jest ostry, cięty taki, dogryzający, bo grzesznik inaczej nie umie, bo nie lubi ludzi. Zawsze coś tam znajdzie, żeby usprawiedliwić siebie, żeby zawsze móc powiedzieć, że inni są gorsi. Apostoł mówi, że mi przebaczono, jemu przebaczono, on przyjął przebaczenie. On już nie odpowiada złem, ponieważ był czysty, był wolny. Nie musiał się odgryzać, nie musiał udowadniać, że nie jest taki zły. Uznał, że jest człowiekiem, który zasłużył sobie na gehennę. Mówi, pierwszy z grzeszników, Pan się nade mną zmiłował. Żeby wygrać z diabłem, to ja nie potrzebuję łudy przebaczenia, tylko przebaczenia. Ja potrzebuję być pewnym, że Bóg nade mną się zmiłował i przebaczył mi moje wszystkie grzechy, wyrzuciwszy je za siebie. Nigdy więcej ich nie wspomni. Muszę być pewnym, by móc być człowiekiem, który będzie swobodnym, by czynić dobro i nie ustawać. Pan Jezus mówi, że kogo On wyswobodzi, ten prawdziwie wolnym będzie. Jeśli Syn was wyswobodzi, wolnymi będziecie. Jak zachowuje się wolny człowiek? Oni mi złorzeczą, a ja ich błogosławię, życzę im dobra. Tak się zachowuje wolny człowiek. Oni chcą mnie zabić, a ja się modlę, żeby Bóg im przebaczył i żeby zrozumieli, że w ten sposób funkcjonując zginą w gehennie. Oni myślą, jak się na mnie zemścić, a ja myślę, jak ich uratować przed gehenną. Oni mają myśli o złem, a ja mam myśli o dobrym. Niesamowita różnica. To tak jak między ciemnością a światłością. Ciemność chciałaby się zmierzyć ze światłością, ale wszędzie, gdzie światłość wchodzi, tam ciemność umyka. To ciekawe. Światłość zwycięża ciemność. A ciemność nie przemogła światłości. Diabeł starał się wszelkimi środkami, żeby światłość zaciemnić, lecz światło Chrystusa jaśnieje nieustannie dalej i dalej. I to jest niesamowite, że diabeł ma w swoich rękach miecz, ma władzę, ma możliwość więzić chrześcijan, spalać, tępić, gnębić, ścigać, oskarżać, znieważać, a chrześcijanie mają miłość. I ta walka trwa już prawie 2000 lat i chociaż wróg ma wszelkie środki, żeby wytępić wszystkich chrześcijan na ziemi, to do dzisiejszego dnia nie dał rady. On walczy mieczem, ogniem, wszystkimi środkami, żeby zabijać i usuwać, a chrześcijanie walczą miłością. Jak jeden ginie na stosie, to iluś kolejnych widząc, w jaki sposób ten człowiek odchodzi, nawraca się. Jak jednego zabili, to 10 wstało. I ci gotowi są też umrzeć. Dlatego Paweł pisze te słowa tutaj, że mając już tą swobodę i czystość sprawy między sobą a Bogiem w Jezusie Chrystusie, on pisze, że nie są w stanie zniszczyć w nim tą radość przebaczenia, radość pojednania, radość wieczności należenia do Boga. Radość, że choćby zabili, to on jest gotowy, ponieważ należy do Boga. To naczynie można zabić, można spalić, można ściąć, można, ale nie można zabrać życia wiecznego.
który jest w tym naczyniu. Więc do kogo lepiej należeć? Do tego, który ma miecz i władzę, by ścigać, atakować i tępić? Czy do tego, który ma miłość, żeby dać przebaczenie? Okazuje się, że miłość jest silniejsza od nienawiści. Saul z Tarsu jest takim wzorem tego, kiedy on tak nienawidził wyznawców Chrystusa i Chrystus stanął na jego drodze i zamienił go w człowieka pełnego miłości, pełnego gotowości położenia życia za wrogów swoich. Niesamowita chwała, zwycięstwo. Kiedy się człowiek gdzieś zagłębia w historię Bożego ludu, widać tych Bożych ludzi, przez jakie oni przechodzili przeciwności, to można pomyśleć, normalny człowiek by uciekł. No nie możesz wziąć karabinu do ręki, ani miecza, ani jakiegoś kwasu, czegokolwiek, nie wiadomo co to, granat, cokolwiek, tylko idziesz z pustymi dłońmi, wydawałoby się, a jesteś zwycięzcą. Śpiewamy, śmierć nam nie straszna. Oby tak było, żebyśmy właśnie mieli pełnię przebaczenia, żebyśmy byli swobodni i mogli zawsze umrzeć i nigdy nie skończyć. Zawsze żywi, zawsze, bo w Bogu żywi. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim nosząca, aby życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Pomyśl, co ma sens na tej ziemi? Zobacz, to co robisz dla siebie, tego nie weźmiesz do wieczności. Ale co robisz dla innych, to pójdzie za tobą. A ludzie na ziemi, nawet wierzący, mają tendencję robić wiele dla siebie, a mało dla innych. A Jezus mówi, to co zrobisz dla innych, pójdzie za tobą. Co zrobisz dla siebie, nic nie pójdzie za tobą. Ile byś nie zrobił wokół siebie, nic nie pójdzie za tobą z tego. Ale najmniejszą rzecz zrobisz dla innych, to będzie mogło pójść z tobą. Szukajcie Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Czyńcie dobro wszystkim najbardziej domownikom wiary. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Zaczynając od miski, ubranie, mieszkanie, samochód, zdrowie, cokolwiek. Człowiek może się kręcić koło siebie i cały czas myśleć o swoim dobru, o swojej wygodzie, o swoim zadowoleniu. I to wszystko jest stracone. Jeżeli chcemy poznać Słowo Boże, to z powodu innych, żeby inni widzieli w nas tego, który to słowo wyrzekł. Aby inni mieli zachętę, widząc nas, aby poznać tego Jezusa, którego cenimy i chcemy, aby inni mogli uwierzyć w Niego i żeby mogli doznać, że On chce im przebaczyć ich grzechy. My musimy być wolni od naszych grzechów. Jak to zrobimy innym? Bo wiecie, można robić to jak handlarz, który handlując robi to, ale bez miłości, apostoł mówi, to nic nie daje też. Musimy to zrobić miłując bliźniego swego jak siebie samego. Zachęcam do refleksji, do pomyślenia. Ile inwestuję w siebie, a ile w niebo? Ile myślę o swoim zadowoleniu, a ile myślę o zadowoleniu Bożego ludu? Ile sprawia mi satysfakcji, że mogę położyć życie dla innych, a ile kiedy kręcę się koło siebie? Jak żył Jezus Chrystus? Oddał siebie nam. I On nie przyszedł, aby Jemu służono, tylko służyć, oddając
swoje życie za mnie i za ciebie. Pomyśl, że czyniąc coś dobrego swemu mężowi, możesz to uczynić wobec Chrystusa. Czyniąc coś dobrego swojej żonie, możesz to uczynić wobec Chrystusa. Czyniąc coś dobrego, możesz to uczynić Chrystusowi. Jezus mówi, co jednemu z tych najmniejszych uczyniliście, mnieście to uczynili. I Pan Jezus mówi, że będzie pamiętane to, cokolwiek, nawet gdyby ktoś ze świata uczynił coś dobrego dla jego wyznawcy, to będzie temu człowiekowi to pamiętane i Pan odpłaci. I to jest ważne. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Aby móc czynić dobro wszystkim, a najbardziej domownikom wiary. I to jest też tak ważne, w jakim nastroju serca jesteśmy. Jeżeli to jest nastrój uroczysty, wdzięczny, zadowolony, to my po prostu przekazujemy to zadowolenie. Jeśli to jest taki duch zdołowany, taki stale zbolały, no to my nie przekażemy tego, co Chrystusowe, bo Jezus w takim duchu nie chodził, to nie jest Jego duch. Jego duch jest zawsze wdzięczny Ojcu i zawsze gotowy uczynić dobro, nawet wtedy, kiedy był bardzo zmęczony. To jest niesamowite, jak czytasz Biblię, możesz zobaczyć Jezusa, który cały dzień funkcjonuje. Potem w nocy przyprowadzają do Niego ludzi, bo się dowiedzieli, że tam jest. Całą noc ludzi przyprowadzają, On ich uzdrawia. Potem zaczyna się dzień i On znowuż dalej służy. Nie mógł się nawet wyspać. Ale Jego duch jest tak silny, tak pewny chwały i tak pełny tego, że te owce, taka litość nad tymi ludźmi, że on gotów był wydać swoje ciało na takie wymęczenie, aby tylko pomóc innym. Gotów był się dać ukrzyżować, żeby pomóc tobie i mi. I w tej słabości jego ciała, ono nie było silne, ale w tej słabości tego ciała była siła niesamowita. Siła, która pokonała diabła, pokonała grzech, pokonała wszystko. To była siła wierności Bogu. On przyszedł, aby uratować, nie zatracić. A więc w Nim, chociaż Paweł też mówi, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Pan Jezus zaleca nam, abyśmy wyparli się siebie. To znaczy przestali kręcić się koło siebie. Zaczęli myśleć o tym, co w górze, o tym, co wieczne, co prawdziwe. I na tym głównie się skupili. To było ciekawe, co? Jak troszczysz się o innych, a Pan mówi, widzę tą twoją troskę o innych, dobrze, kup sobie to teraz ty. Szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. I Pan może powiedzieć, no, sługo wierny, służebnico wierna, i to wtedy Pan mówi, to widzę, że taką masz potrzebę, to kup sobie to. I co, nie brzmi to jak sługa i Pan? A czy nie powinniśmy być sługami tego Pana? O tym skarbie czytamy w wielu miejscach. Apostoł Paweł pisze, że to jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Pomyśl, zbierajmy sobie skarby w niebie. Żyjmy dla Pana. Żyjmy dla Jego chwały. Nie myślmy tylko o sobie, bo to jest głupie. Kiedy myślimy tylko o sobie i kręcimy się koło siebie, to zapomnieliśmy, że my na tej ziemi nie będziemy żyli wiecznie. Przed nami żyli już tacy, którzy kręcili się koło siebie. Dzisiaj leżą w grobach i kiedy wróci Chrystus, nie będą mieli co dobrego powiedzieć. Jak czytasz o tych Bożych ludziach, przecież oni mieli też jakichś rodziców. Ten Paweł miał rodziców. Oni wiedzieli, co się z nim teraz dzieje. To był bogaty młodzieniec z bogatego domu. Miał obywatelstwo rzymskie od urodzenia. I oni wiedzieli o nim, że tam jest ścigany, tam jest więziony. Co mogli sobie myśleć jego rodzice?
Nie czytamy o tym w Biblii. Był w swoim domu, na pewno im opowiadał o Chrystusie. Co się z nimi stało, nie czytamy. Ale rodzice chcieliby, żeby im dzieciom było wygodnie, żeby było przyjemnie, żeby ich jakieś nieszczęście, w cudzysłowie nazywając to nieszczęściem, nie spotkało. A tam wiedzieli, że może zginąć, może stracić życie. Wiedzieli, że gdzieś ich dziecko jedzie w ogień doświadczeń, gdzie może skończyć życie. Wiecie, co było takim zapieczętowaniem w tych rodzicach, że oni byli spokojni? To, że ich dziecko należało do Chrystusa, więc wiedzieli, że choćby zginęło, i tak będzie wiecznie żyć. Ludzie mogą zginąć na ziemi z różnych powodów. Twoje dziecko może zginąć pod samochodem, pod jakimkolwiek, może się otruć czymś tam, nie wiadomo. Może umrzeć głupio, albo może stracić życie, ale w dobrej sprawie. Co jest dla ciebie cenniejsze? O co bardziej się troszczysz? Czy żeby twoje dziecko było gotowe na to, by życie położyć dla Pana Jezusa? Czy żeby było zabezpieczone przed jakimiś rzeczami tego świata? Dużo rzeczy nie mamy opisanych w Biblii, ale one funkcjonują, bo wiem, że tak funkcjonuje to. Wykorzystaj ten czas, jaki masz jeszcze, żeby rozmawiając z Panem, przeanalizować sobie, co ten skarb w tobie uczyni, ten Chrystus. Da ci radość. Radość wieczną. Radość bez końca. Ale ta radość nie będzie się opierała na tym ziemskim, tylko na niebiańskim. Zupełnie co innego. Będziesz szczęśliwym człowiekiem, zawsze wdzięcznym, gotowym znieść różne przeciwności. Obyś nie myślał o sobie, czy nie myślał o sobie, że jesteś dobrym chrześcijaninem, jeśli twoje życie jeszcze do ciebie należy. Ale żebyś mógł myśleć, czy myśleć o sobie, że jesteś złym chrześcijaninem, chrześcijanką, jeśli twoje życie do ciebie należy, a nie do Pana. Jezus mówi, jeśli nie oddasz mi swego życia, stracisz je. Na co stracisz? Wierzący człowieku, stracisz je na ziemskie sprawy. Bez Pana nie masz szansy wygrać tą bitwę z diabłem. On jest tak natrętny i tak chytry, przebiegły, że tu się uwikłasz i tam się uwikłasz. Gdy oddasz życie swoje Panu i On stanie się twoim życiem, wtedy On, chociaż żył w takim ciele jak my, nigdy nie zgrzeszył, a więc możesz być pewnym, że twoje życie nabierze blasku. I chociaż będzie to naczynie kruche dalej, które można zabić, to jednakże skarb będzie powodować, że będziesz bogaczem. Bo choćby cię zabili, żyć będziesz. A przecież o to głównie chodzi. Życie na ziemi jest krótkie. Szkoda, żeby je zmarnować na ziemskość. Na spory właśnie, odszczepieństwa, czy jakiekolwiek rzeczy. Przecież każdy z nas przed sądem Chrystusowym stanąć musi. Będziemy musieli zdać sprawę za swoje uczynki. To jest takie wyłamanie się spośród tego wszystkiego, co wróg chciałby, żeby było w nas, wierzących ludziach. To jest opuszczenie tego miejsca, w którym my jesteśmy nauczeni. O, memu dziecku się powodzi. A to znaczy, jak się powodzi? A ma to, a ma to, a ma tamto. No dobrze, ale czy jest gotowy, gdyby dzisiaj miało umrzeć? Czy jest gotowy na to, żeby pójść do domu ojca? A, bo kto to wie? Przecież tego nikt nie wie. To być szczęśliwym z powodu tych rzeczy, co przemijają i nie wiedzieć, czy dziecko pójdzie do domu ojca? Apostoł modli się w Efezjan 3 rozdziale od 14 wiersza. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię.
by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Boga. To jest to bogactwo, abyśmy wypełnieni byli całkowicie pełnią Boga. Cieszmy się z tego, że możemy otwierać Biblię, że jest jeszcze szansa na weryfikację, na zmianę sposobu podejścia do danych sytuacji. Bo apostoł używa tu bardzo mocnych słów, tak, wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. A więc nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Wiem, jak jest Chrystus. To jest ktoś, kto jest szczery wobec wszystkich ludzi. On jest szczery, on jest prawdziwy. On nikogo nie okłamał. Taki jest Chrystus. Chciejmy, aby to On żył w nas. Chciejmy oglądać chwałę Chrystusa w nas i pośród nas. Chciejmy ogłaszać, że On się nad nami, Bóg, zmiłował, kiedy w grzechach żyliśmy. Że nie uzależnił tego od, no jak się poprawisz, to ja Cię przyjmę. Nie, On umiłował nas, kiedy w grzechach żyliśmy. On podszedł do nas łaskawie i posłał Zbawiciela, aby umarł za nasze przestępstwa i żeby poniósłszy nasz grzech na krzyż, mógł powiedzieć, przebacz im, Ojcze. Żeby oni byli wolni i szczęśliwi, żeby mogli sobie nawzajem przebaczać i żeby mogli budować się nawzajem na Boży dom. Po to przyszedł Chrystus. Nie zamieniajmy tego w rozróbę, w to, że ludzie myślą tylko o sobie. Jeżeli to ma być ciało Chrystusa, to nasze myślenie musi być chrystusowe. My musimy być jak cząstki ciała, o tym mówiliśmy ostatnio, które nie myślą osobno, które myślą jedną myślą Chrystusa. Jesteśmy w doświadczeniu wypróbowania nas, czy my będziemy kochać tę jedność, czy będziemy cieszyć się z tej jedności, czy będziemy się z nią sprzeciwiać i będziemy pokazywać, że nam się nie chce w takiej jedności żyć. Że my chcemy osobno, chcemy po swojemu, chcemy tak, jak nam się podoba. Nie będziemy razem. Nie będziemy jednej myśli, jednego serca, jednego życia. Będziemy po swojemu, tak jak sobie ktoś tam wymyśli. A jednakże Jezus mówi, wyprzyj się siebie. Weź swój krzyż na siebie codziennie. Idź za mną, naśladuj mnie. Są tylko dwa miejsca, Gehenna i dom Ojca. Zalecam, póki jeszcze jest czas, bo to nie jest łatwe. Ja sobie zdaję sprawę, że zmienić myślenie nie jest łatwe, bo ten cielesny człowiek to jest bardzo bestia taka, która gorzej od zjadliwego jakiegoś wściekłego psa. Gryźć cię będzie zawsze, kiedy tylko będziesz chcieć przejść na tą drugą stronę, na drogę tą wąską, drogę wieczności. Będzie ci gryzło to ciało, ile wlezie, żeby ci nie puścić na tą drogę. Ale kiedy je ukrzyżujesz, to zęby zginą, już nie będzie cię gryzło. Będziesz mógł swobodnie, czy mogła swobodnie czynić Boże dobro. To nie znaczy wcale, że po stronie Chrystusa to ty będziesz stale głodny, czy głodna, nieubrany, czy jakkolwiek inaczej. Nie, tylko w twoim myśleniu będzie swoboda, aby być jedno, aby być razem, aby wszystko, co czynimy, czynić dla chwały jednego Jezusa Chrystusa. Moglibyśmy to czytać w różnych miejscach. Paweł mówi, to jest nasz skarb, Chrystus w nas, nadzieja chwały, żebyś zobaczył bogactwo tego skarbu, gdzie wśród pogan pojawiło się takie przebudzenie, takie poruszenie, że wśród pogan zaczęli ludzie się cieszyć, że nie będą już żyli oni, ale będzie żył w nich Chrystus. List do Filipian, 3 rozdział. Czy rozumiesz? Umrzesz. Ja umrę. Każdy z nas, jeżeli nie wróci Pan. Pomyśl, umrzesz. Każdy z nas umrze. Przecież umierają. Dzisiaj też umarli jacyś ludzie. Umrzemy i my kiedyś, jeżeli nie wróci Pan. I co? Mamy
jak głupcy stracić ten czas, który dostaliśmy po to, żeby się nauczyć Chrystusa, na to, żeby budować swoje cielesne idee, żyć w sporach, kłótniach czy innych, wiedząc, że sąd Chrystusowy będzie rozliczał nas. Musimy nabrać siły w Panu, żeby robić porządek w sprawach tego fizycznego życia na ziemi, żeby to fizyczne życie nie zabrało nam wiecznego. Musimy regulować to wszystko, musimy być silni w Panu. Słabi, a silni w Panu, bo to jest bardzo ważne. I w tym liście do Filipian, w tym trzecim, tak, list do Filipian, w czwartym rozdziale. Od 7 wiersza. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, i co słyszeliście, i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. A więc apostoł mówi, chociaż w doświadczeniach, w przeciwnościach, ale widzieliście, że to wcale nie oddzieliło mnie od radości, od swobody, czynienia dobra. Wszystkim. Miał taką swobodę, że mógł w kajdanach stać przed królem Agrypą i powiedzieć królowi, czy szybko, czy wolniej, czy później, w każdym razie, abyś i ty był takim jak ja, oprócz tych kajdanów. I król wiedział, że ten człowiek w kajdanach jest bogatszy od króla. Bo ma to, czego nie ma ten król. On wiedział, Agrypa wiedział, że Paweł ma rację. Bądźmy takimi bogaczami. Choćby nas z kajdany zakulić, choćby nie wiem co, ale tacy wdzięczni, szczęśliwi Panu. Jeżeli my nie będziemy szczęśliwi teraz, kiedy tylko diabeł kłamie, bo jeszcze nikt z nas w kajdanach nie jest, nikt w więzieniu nie siedzi, tylko diabeł kłamstwem wprowadza niewolę jakąś tam. Odepchnijmy te wszystkie kłamstwa. Mamy prawo żyć dla Króla Królów i Pana Panów. Żyjmy obficie, bądźmy szczęśliwi i wdzięczni. Przyjdzie czas, że włożą nam kajdany. Przyjdzie czas, że będą nas sadzać do więzień. A i tam Chrystus będzie z nami. A więc cóż, jeśli Pan z nami, to któż przeciwko nam? Zalecam poważnie. To wszystko jest prawda. To, co się dzieje, jest prawda. Chrystus tu był, stoczył bitwę o mnie, o ciebie. Powołał nas Bóg do tego, byśmy należeli do Chrystusa. To wszystko jest prawda. Prawda o jednym ciele Chrystusowym, o członkach, które mają o siebie nawzajem staranie, o tym, żebyśmy martwi dla świata byli, żywi dla Pana. To jest wszystko prawda. Bądźmy jednego pewni. To jedzenie nie zastąpi tego, co jest miłością, radością, pokojem. Choćbyśmy nie wiem, jakie jedzenie przynieśli, jeśli nie będzie miłości, to jedzenie nie da miłości. Ono może napełni brzuch i ktoś powie, no fajne było, dobre było, ale bez miłości to i tak nie zmieni tego, co się dzieje między nami. Wróg chce, żeby między nami były złe rzeczy, a Pan chce, żeby były dobre rzeczy. Oddajmy chwałę Panu. Uczcijmy naszego wspaniałego Chrystusa, Zbawiciela. Czyńmy to, co Jemu jest miłe. Czytacie Biblię przecież. Tam jest napisane. Wszystko, cokolwiek czynimy, czyńmy w Jego imieniu. Czy jemy, czy pijemy. Dla Jego chwały to czyńmy. Bądźmy swobodni, szczęśliwi, żeby kiedy przyjdzie doświadczenie, żebyśmy byli gotowi, żeby te dzieci widziały prawdziwych rodziców wierzących. Mówienie o wierze bez życia w wierze to jest często niewiele znaczące. Ale kiedy mówimy o wierze, żyjąc w wierze, to wtedy ma wielkie znaczenie. Mówmy tak, żeby to było widoczne w nas, że taka jest prawda. Niech Bóg pomoże, żebyśmy się uratowali. Pamiętajmy, to co na ziemi, jeżeli na tym się skupimy, to zniszczymy siebie i innych. Ale jeżeli skupimy się na niebie,
to będziemy ratować siebie i innych. Niech Pan będzie uwielbiony za to. Amen. Amen.